Dzień dobry, Anna Dąbrowska, Deep Broker. Dzisiaj 21 maja, zaczynamy. Przed nami SP500, wykres godzinny. Czyli co mamy? Mamy dalszy ciąg sytuacji, że mamy no jakby fundamenty dość niskie, największe bezrobocie od czasu II wojny światowej w Stanach, natomiast giełda praktycznie jest prawie na szczytach wszechczasów, także cała tak ostatnia korekta została odrobiona w dużej, dużej mierze na Nasdaq prawie cała, na SP500 jeszcze troszkę brakuje, natomiast no wzrosty są tutaj nieproporcjonalne większe niż na to wskazywałaby logika i analiza fundamentalna. Co jest kolejnym dowodem dla mnie, że właśnie jeśli nie analiza fundamentalna, to co? Tak? Analiza techniczna sprawia się do tego doskonale, bo ją nic nie obchodzi, obchodzi tylko to co jest, czyli cena, wszystko jest zapisane w cenie. Dobrze, to tyle tutaj wymądrzania się. Natomiast to, co mamy teraz, wykres jednogodzinny, od tutaj dłuższego czasu znajdujemy się na poziomie oporu, który jest tutaj, później zamknął się w takim wąskim kanale, czyli opór, wsparcie, no i mamy kolejny raz podjechanie do oporu. Tym razem jest ono inne, gdyż jest bardzo dynamiczne, czyli widzimy, jak mało czasu zabrało to podejście i widzimy, iż teraz tutaj cena walczy tuż pod oporem. Mały detal, jest szczyt wyższy niż ten poprzedni, czyli mamy zdecydowaną przewagę popytu. Widzimy, że on jest bardzo silny. W ostatnim naszym tutaj wideo narysowałam taką linię trendu, że wręcz książkowo by było, gdyby się notowania odbiły. One się jedynie zatrzymały na tym poziomie, natomiast nie zdołały się odbić. Troszkę notowania zeszły i powróciły, tak? Czyli tak to. Teraz sobie myślę tak, że już nie jest to taka dogodna sytuacja do zawierania długiej pozycji, długiej, dlatego że bardzo dużo już inwestorów zdało sobie sprawę, co się dzieje, że właśnie jest ten popyt, że giełda idzie do góry, że może wirus nie jest aż tak straszny, tak? Różne rzeczy, więc zaczyna pojawiać się jakaś taka tutaj euforia. I trzeba być na to uważnym, dlatego że co by nie było, giełda chce wystawić wszystkich do wiatru, tak? Czyli trzeba być tutaj bardzo, bardzo czujnym, żeby zająć fajną pozycję. Więc do zajęcia długiej pozycji nie sądzę, żeby to było teraz. Krótkiej też nie, no bo jest taka presja tych kupujących, więc trzeba by tutaj poczekać na jakieś wyjaśnienie się lekko tej sytuacji, na odbicie od tutaj pewnych poziomów. Starałam się dzisiaj narysować te poziomy. To będą te seledynowe linie. To są linie, gdy w ostatnim czasie był tutaj duży obrót, tak? Czyli wiele, wiele tutaj kontraktów zostało obróconych. Pierwszy takim wsparciem dla ewentualnych wzrostów będzie tutaj ten poziom, zaznaczony jako pierwszy. Jeśli by nie został obroniony, to tutaj mamy drugi poziom. Czyli takie poziomy bym obserwowała dla zobaczenia, co się dzieje, dla zajęcia długiej pozycji. I nie zależy zapominać, że być może ta euforia jednakże opadnie i pojawią się sygnały, że powracamy do spadków, bo w końcu jesteśmy na oporze, także być może będzie odbicie od oporu, w końcu te wzrosty zostaną zanegowane i tu pojawia się jakaś świece bez jakiejś spadki. Wtedy też będzie odwrót w drugą stronę. Także jak zwykle wszystkie scenariusze są możliwe. Sytuacja, można powiedzieć, jest bardzo napięta na indeksach, więc warto obserwować je bacznie, dlatego że może pokazać się okazja do zawarcia pozycji, czy to krótkiej, czy to długiej, ale może ona być zdecydowana. Tak? Czyli tutaj trzeba poczekać na rozwinięcie sytuacji, w którą stronę ona ma być, w zależności od tego, co nam tutaj będzie się rysować. Nasdaq podobnie, chociaż Nasdaq jest dużo silniejszy, czyli on te straty w ostatnich miesiącach odrobił praktycznie już w całości, bo proszę zobaczyć, tu jest szczyt wszechczasów, tu jesteśmy teraz,
Także naprawdę są to kosmetyczne odległości. Można powiedzieć, że jesteśmy na szczycie wszechczasów, bo to jest 2% poniżej, tak? Czyli nic. Nikaj, czyli to jest Nasdaq. Większy obrót to jest, zaznaczamy tutaj na tym seledonowo, więc można obserwować, czy Nasdaq będzie miał korektę tutaj spadkową i co się będzie działo na tym punkcie wsparcia. To jest równocześnie te ostatnie szczyty, więc jest to naturalny poziom wsparcia dla Nasdaqu. I też albo wsparcie tu, albo jednakże może się pojawić niemoc w pokonaniu szczytu wszechczasów, co będzie oznaczało większą korektę. Także trzeba obserwować indeksy pod dwoma scenariuszami możliwymi. I kolejny to jest nasz niemiecki DAX, bardzo analogiczny do SP500, ale słabszy. Tak, ale słabszy. Już tutaj ten szczyt z kwietnia nie został pokonany, czyli widzimy dłuższą, większą słabość akcji europejskich. Więc tym samym no, jakby scenariusz spadkowy jest tutaj bardziej prawdopodobny, ale indeksy są bardzo ze sobą skorelowane. Także cokolwiek się wydarzy na SP500, możemy się spodziewać, że będzie powtórka na DAX-ie. Poziom wsparcia tutaj zaznaczony tą linią na poziomie 11053 i kolejny tutaj niżej poziomem wsparcia. Przejdźmy do indeksu dolara amerykańskiego. Dolar osłabia się przez ostatnie dni, także tu coś tutaj się zadziało. Notowania zeszły już z poziomu 100, znajdują się, dotknęły 99, teraz mają 99,40. Co ciekawe, to jest ta linia wsparcia dla spadków, tak? Czyli tutaj po dołkach, jeśli podciągniemy tą linię, to mamy linię wsparcia, notowania doszły wczoraj do niej i się odbiły. Także jest to naturalna reakcja, odbicie od poziomu wsparcia. Całość z tej tutaj długiej konsolidacji można zamknąć notowania w trójkącie, czyli tutaj linia po szczytach, po dołkach i jesteśmy w wąskim przedziale cenowym, który coraz bardziej będzie się zawężał, bo ten trójkąt także się zawęża. Na ten moment jesteśmy tutaj na poziomie wsparcia, więc chwilowo możemy oczekiwać odreagowania i umacniania się dolara, bo doszliśmy do poziomu wsparcia. Czyli tak to wygląda na czystym indeksie dolara. Dolar do złotówki, tak jak mówiłam ostatnio, przełamał tutaj linię trendu wzrostowego tą czerwoną świeczką i była natychmiastowa reakcja, kolejne dwie czerwone świeczki zostały narysowane, czyli mamy zdecydowane tutaj spadki. Notowania doszły tutaj też do poziomu wsparcia, który możemy widzieć jako ostatni dołek, a poza tym wiemy, co się dzieje na indeksie dolara, czyli możemy też tutaj oczekiwać chwilowego przynajmniej odreagowania. Tak? Jeśli chodzi o złoto, to tutaj jesteśmy na lokalnych szczytach wszechczasów, więc nie można tutaj nic, nie widzę z analizy technicznej żadnych tutaj rewelacyjnych odkryć, jest po prostu korekta. Natomiast na srebrze widać coś więcej z punktu widzenia analizy technicznej, dlatego że jesteśmy pod oporem i ten opór jest respektowany, więc tutaj można się spodziewać większych korekcyjnych spadków lokalnie dla srebra. Przynajmniej coś tutaj się rysuje. No i euro-dolar, tak? Euro-dolar, ciekawa sprawa. Ostatnio zaznaczałam, iż tutaj jest widoczny zdecydowany popyt. Ma to związek z tym osłabiającym się dolarem, czyli jest to dokładnie powiązane. I mieliśmy tutaj zdecydowany popyt. Popyt został kontynuowany i notowania podeszły tutaj pod lokalny opór. Czyli przez ostatnie miesiące notowania znajdują się w takim przedziale
I po raz kolejny jesteśmy na tym wyższym przedziale. I teraz też, co dalej? Co dalej stąd? Gdzie to można zawrzeć jakieś ciekawe pozycje? Na kontynuację tego ruchu wzrostowego, tutaj na poziomie 1,0932 mamy większy obrót, czyli tam możemy się spodziewać naturalnego wsparcia, czyli jeśli notowania zajdą do tego poziomu, byłoby to dobry moment do szukania długich pozycji. Długich pozycji w korekcie spadkowej, tak? Czyli to by było tak. Ja bym właśnie szukała długich pozycji na korektach spadkowych z uwagi na ten popyt, który się tutaj pojawił i jakby to pokazuje siłę, gdzie jest siła popytu, co się dzieje. Tak, czyli tutaj w takim scenariuszu idziemy ze scenariuszem osłabiającego się dolara. Możemy liczyć się, tak jak widzieliśmy na indeksie dolara, że może być chwilowa korekta tego ruchu, czyli tutaj mogą być chwilowe spadki na eurodolarze, ale wizję będę miała w dalszym ciągu polowania na wzrosty na tej parze. Dolar do rubla. Tak jak wspominałam ostatnio, nie podjął tutaj dialogu przełamania linii trendu spadkowego, ona została obroniona. Tym samym spadki dla tej pary walutowej są kontynuowane, czyli mamy umacnianie się rubla. Okay? Czyli tak to by należy odczytywać, że po prostu trend trwa i gdzie by było najbliższe wsparcie. Tutaj widzę lukę, muszę zdjąć średnią, żeby ją kompletnie zobaczyć. Gdzie jest moja średnia? Usuń. Czyli tu mamy lukę. Luki lubią być zamknięte. Być może na zamknięcie luki by było jakieś wsparcie dla tych spadków. Tak bym to na tą chwilę rozrysowała, że na zamknięcie luki. Okay. Także tak to. Sektory modne, silne teraz dalej, robotyka, sztuczna inteligencja i te takie akcje z indeksu Nasdaq, czyli technologia, zachowują się bardzo silnie. Także mamy tutaj niektóre tendencje, całkiem fajnie zaczyna się dziać, czyli co, no, dla traderów i day traderów jest dobrze, jak coś się dzieje, a teraz coś się dzieje, dlatego że dolar się ruszył, czyli mamy jakąś akcję. Indeksy są w bardzo ciekawym położeniu, tylko jeszcze nie wiadomo, w którą stronę pójdą, tak? Czyli jesteśmy na oporze, ale indeks pokazuje bardzo dużą siłę, więc mamy taką zagadkę, w którą to stronę pójdzie. Żeby ona mogła zostać rozstrzygnięta, to muszą ceny dać nam jakąś wskazówkę. Coś musi się tutaj zadziać, co da nam dowód, że walka została wygrana przez jedną ze stron, czy popyt, czy podaż. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo, wysłuchanie tego mojej prezentacji. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Dziękuję.